Zachęcam Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Telefon do studia 34 to kierunkowy do Częstochowy 365 17 47. Jutro w liturgii Kościoła przeżywać będziemy uroczystość Chrystusa Króla. Dlatego pozwoliłem sobie, aby towarzyszyło nam w tej godzinie krótkie rozważanie nad tajemnicą cierniem ukoronowania Pana Jezusa. Niech to rozważanie poprzedzi naszą modlitwę w intencjach, które mamy w swoim sercu. Korona jest symbolem powierzonej funkcji. To bardzo uroczysty znak, dobitnie podkreślający władzę i majestat. Jednakże w przypadku Pana Jezusa symbol ten stał się karykaturą. Jak śpiewamy w gorzkich żalach, Jezu, przez szyderstwo okrutne, cierniowym wieńcem ukoronowany, Jezu mój kochany. Aby nikt nie miał wątpliwości, jak traktowane jest królowanie Nazarejczyka, dodano mu cierpienia przez nałożenie na umęczoną głowę bolesnych cierni. Maryja wiedziała, że nie była to część wymierzonej kary, lecz samowolne tortury żołnierzy. Jednak w tej bolesnej tajemnicy jest ukryty sens. Każde cierpienie Pana Jezusa miało znaczenie. Podobnie jak na początku, matka zapewne nie rozumiała tak dziwnego miejsca Jego narodzin, dlaczego stajnia, ale potem w kontekście nauczania Jezusa w ubóstwie można było zrozumieć głęboki sens biednej stajenki, tak samo teraz. Ta korona oznaczała coś więcej niż tylko okrucieństwo i fizyczny ból. Królestwo moje nie jest z tego świata, powiedział Pan Jezus, wskazując tym samym inny wymiar swojego królowania. A zatem, choć ta cierniowa korona oszpecała Jego twarz, to dla osób wierzących, czyli dla nas, jest również symbolem niezniszczalności panowania Syna Człowieczego. Można Go poniżyć, można wyszydzić, ubiczować, zniszczyć. On jednak wciąż pozostanie Bogiem, Panem, Królem. Złoczyńcy w swych zamiarach pragnęli Go upodlić, ale ich działania uwydatniły ich porażkę. Te ciernie nie były w stanie zniweczyć Jego godności, umniejszyć Jego natury, zadać kłam Jego mocy. Dlatego na niektórych obrazach Chrystus na krzyżu jest przedstawiany w koronie złotej, jaśniejącej, pełnej realnego zwycięstwa. Choć wrogowie tego się nie spodziewali, to ciernie zakwitły chwałą. Ostatecznie jest to korona chwały, miłości, wierności i triumfu. Chrześcijanie dzięki wierze widzą więcej niż tylko ciernie. I w tej tajemnicy można odnaleźć piękno, jeśli we własnych cierpieniach potrafi się dostrzec nadzieję przyszłej nagrody i chwały za wierne niesienie krzyża. Ta korona cierniowa może oznaczać wiele bolesnych sytuacji z naszego życia. Wyśmianie, wyszydzenie, napiętnowanie, znęcanie się, niesprawiedliwe cierpienie. To wszystko są ciernie korony Jezusa. Możemy próbować ją zrzucić, buntować się, ale może warto spojrzeć głębiej i dalej, umacniając nadzieję na przemianę tej korony bólu w przyszłą koronę chwały i zwycięstwa miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.